dobry wszystkim. Witamy na drugim podejściu do myślnika. Dzień dobry. Dzisiaj będzie taki wyjątkowy odcinek, ponieważ jak wszystko pójdzie dobrze, to pierwsza część będzie nagrywana na odległość, a druga część będzie nagrywana na bliższość. Tak, dokładnie tak. Na odległość, na bliższość. Zgadza się, zgadza się. Ale to jak się uda, to się uda. A powracając do jakże wspaniałego naszego materiału. Tak. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Mamy stałe segmenty, oczywiście. Do których przyzwyczajimy naszych widzów kiedyś. Już, teraz. I mamy RPG-owe nowinki. Czyli pierwsza rzecz. Jak to wyjdzie, to już się skończy kampania przedsprzedażowa na 1000 stronów. Czyli ostatni polski dodatek do Warhammera drugiej edycji. Mm-hmm. A przynajmniej tak Copcorp mówi. Od kiedy wychodzi druga edycja Warhammera w Polsce? O Boże. 2003, 2004, coś koło tego? Warhammer Fantasy. Druga edycja. 2003, 4, 5, coś takiego chyba. No. Tak mi się wydaje, tak mi gdzieś świta w głowie. Tak to może być. W 2005 wyszła po angielsku druga edycja. Okej, okay, czyli powiedzmy, że w szóstym... W Polsce w dziewiątym. Też w piątym. Też w piątym. W 2009 wyszła trzecia. Hatfu. Nie grałam w życiu w trójkę, więc... No. Ale wszyscy inni tak fajni ludzie mówią, więc ja też. Ale wracając. 2005, czyli 16 lat wydawania dodatków. Dodatków i to było mnóstwo dodatków. Ja mam mnóstwo. Całą szufladę dodatków. Naprawdę? Ja tak. Mam... I to tak, że tak... Ja mam podręcznik ze 3 scenariusze chyba. Gotowe. Ja mam wszystkiego. Podręcznik i teraz będzie flex. Mam Rycerzy Grala. Mam dodatek o szczuroludziach. Więc, Lodową Królową masz już? Tak, w końcu wydali i w końcu mam. I bardzo się z tego cieszę. I zamówiłem też 1000 stronów. Nice. To ja czekam na odpaczkowywanie w takim razie. Tak. Na pewno będzie i też myślę, żeby poprowadzić. Jak nie lubię za bardzo gotowych scenariuszy, tak myślę, żeby poprowadzić. Polecam ci gotowe scenariusze jako osoba, która prowadzi gotowe scenariusze. Cyrkuły są dobre, przynajmniej można się na nich nauczyć, albo sporo fajnej wiedzy czerpać. Można. Gotowe scenariusze są z reguły całkiem okej. Okay. Nie hejćmy gotowych scenariuszy. To znaczy ja po prostu mam przeszkodę w tym, że gotowy scenariusz trzeba przeczytać, dopasować trochę do siebie. To prawda. No i trzeba się go trzymać. Tak. I czasami jest ten problem, że mi nie pasuje to, co jest w nim zawarte. Jak już go przeczytam i mam takie, o i po co ja go czytałem? Ja się nie wypowiadam, ja recenzuję często, ja opowiadam, znaczy no recenzuję scenariusze, więc ja prawie wszystkie muszę czytać dokładnie w miarę, nie? Jeszcze robić z nich notatki. A wypadałoby je też rozegrać. No. Wychodzą, raczej będą wychodziły i są już zapowiedziane. Jest pokazana mega świetna okładka do scenariuszy. O tak, ja wiem o czym mówisz. Ja wiem, o czym mówisz. No, Berlin. Do Cthulhu. Berlin, miasto grzechu od Black Monków. Piękna okładka. Jestem zakochana. Czekam po prostu na ten dodatek od momentu, w którym zobaczyłam zapowiedzi, jak oni chyba 2 miesiące temu mieli tą konferencję. Tak. Co mówili właśnie, że będzie księga magii, będą księga potworów, będzie i tak dalej, i tak dalej. To pamiętam, że zobaczyłam tego. Tak, ta okładka wygląda naprawdę rewelacyjnie. To jest chyba jedna z moim zdaniem ładniejszych okładek. Ona jakie mają. Ma super klimat i dodatkowo jeszcze to wszystko jest zachowane cały czas w tym samym klimacie, co pozostałe okładki do wszystkich do dodatków Cthulhu. Do Zewu, tak. Siódmej edycji. Tak, to będzie. I wygląda bardzo estetycznie. Tak. Tak, mi się bardzo podoba linia wydawnicza Monków i za to muszę ich pochwalić, że faktycznie mają dobrych grafików albo odkupują bardzo dobre grafiki, bo
do żadnych nie mogę się przyczepić przez te wszystkie podręczniki, które przeszłam, przez te wszystkie scenariusze, które przyjrzałam, przeczytałam i tak dalej. Cudowne są. A teraz jeszcze mają nowych ludzi, od, przynajmniej portretów z tego, co pamiętam. I od grafik. I to są też cudowne rzeczy. I chyba przestali jakby odkupywać grafiki chyba od Chaosium i zaczęli też naszych, że tak powiem, rodzimych twórców brać. Znaczy chyba też już przy samym wydawaniu Zewu też było część grafik własnych polskich. Tak, 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 tak. Więc tak. To jest na plus na pewno. Przepraszam za kocie insert, ona jest bardzo zazdrosna, jak do kogoś mówię innego, nie do niej. A odnośnie insertów. Będzie również insert, tylko że taki nie do końca, ponieważ będzie kosmiczny insert. Czy to jest to, czy to jest tak. O czerwonej planecie, o tak. Której pisałeś? Tak, tak. I to też jest na razie tylko zapowiedź. Będzie Mars 2050. I to nie jest Cyberpunk 2077 albo inne rzeczy, ale tak. Wiąże się to z tym, że to jest system. Ciężko mi go sklasyfikować dokładnie, bo jest to sci-fi, ponieważ gra się w 2050 roku na Marsie, po tym jak ludzie walczyli o tereny na Marsie i korporacje i olbrzymie mocarstwa walczyły o teren na Marsie i postanowili je porzucić w 2044 i przez... No, konflikty na Ziemi stały się na tyle ważne, że przestało być to atrakcyjne, żeby się bić dalej o Marsa, bo stwierdzili wszyscy, że dobra, walczmy tutaj, na tym poletku, co nam tutaj zostało. I ci wszyscy ludzie, którzy byli na Marsie, przestali wspomagać. Zostali porzuceni, zdani na własne siły i... No to będzie ciekawe. Mhm. No może się ciekawe, to się ciekawie zapowiada. Zobaczymy, wspieraczkę czy od razu wydają? Na razie jest zapowiedziane, że będzie robił to Dungal Games. Kojarzysz, co oni wydali wcześniej? Coś kojarzę, ale nie pamiętam dokładnie. Okay. I to nie będzie duże, bo to będzie mała publikacja. Będzie to mini RPG. 450 stron podobnież. Ojejku, to faktycznie to będzie maleństwo. Mm-hmm. Zombie Choppera wydali. Dobrze pamiętam, Psią Krew. I takie właśnie małe RPG też. Też Mars 2050 będzie oparty częściowo na mechanice Zombie Choppera, tylko zmienionej. Więc. Jaką właściwie mechanikę miał Zombie Chopper? Bo ja w to nie grałam koniec końców. Nie pamiętam. Też to nie grałem, czytałem podręcznik, bo wziąłem udział w wspieraczce w zeszłym roku, ale nie miałem okazji zagrać. Jakoś tak brak czasu chyba, albo coś. No, a skoro rozmawiamy o systemach, które mają być wydane niewspieraczkowo, no to chyba Alici dwalili bardzo dużym newsem 3 dni temu. Odnośnie też rzeczy, której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, co jest na Kickstarterze zagranicznym, czyli tak. Polska edycja Defianta. Tak. Którą się najwyraźniej pochwalili, że będą wydawać bez wspierania. To właśnie też o tym słyszałem wcześniej, to jest to, o czym wspominałem poprzednio, że takie mnie krążyły słuchy, ale jakby to bardzo pasuje do linii wydawniczej Alisów. Tak. Ale się wydają takie gry, biorąc pod uwagę właśnie Vampira i tak dalej, więc Defiant się bardzo ładnie w tym odnajdzie. Alici to jest dobry dom wydawniczy. Nie można się przyczepić do nich o nic, jeśli mam być szczera. Zdecydowanie nie. Więc wierzę, że Defiant też będzie wydany fenomenalnie i w spokocenie. Oby wszystko pykło, oby wszystko było okej. Okay. No, trzymam kciuki, kurde, to jest dobry RPG. Jest bardzo dobry RPG. Aż ja o nim słyszę legendę z poprzednią edycją. Więc to co ci opowiadałam, że kolega wyprosili z punktu ksero, jak chcieli to skserować. Więc no, to może być dobre. Więc wierzę, że Ali się podołają. Na pewno. I mamy też kolejny segment, który obiecywaliśmy, że będzie. Że jak przyjdziecie na grupę, to będzie. Jak nie przyjdziecie, to nie będzie.
No tuż tam. Ale przeszliście To już na jest. grupę. Tak. Obecnie mamy 36 osób w grupie. I No więc jest sympatycznie. tak, Jest i sympatycznie. mnie to bardzo cieszy, bo też niektórzy zaczęli się trochę udzielać. Tak. No zaczęło się od naszej moderacji, czyli od Grosza, który zrobił mema. Tak. Groszu Tak. zrobił mema, którego teraz widzicie z nami. No, to jest dobry mem. Ja też uważam, że to jest dobry mem. Ja często mam podobną minę, jak graczowi wpadnie pech. Sprawda, nie zdarza się to tak, często, ale pomyśl, ale... że zjeżdża po poręczy, nie musiałby tego robić. Ja to sobie Chyba najbardziej. wyobrażam, że na końcu tej poręczy jest taki, wiesz, Ta gałka. Gałka. Ja też. Zjeżdża przodem. Oczywiście, że przodem, a jakby inaczej. Tyłem. I wyrzuca setkę. Albo jedynkę w dedekach. No. Nie. Ale tak, o Jesus. No, dobry pech na kościach, to jest to. Nie jest łatwo jakby kreatywnie wymyślić, co się w postaci gracza dzieje, jak wypadnie mu pech. Nie, to jest strasznie ciężkie zawsze. To jakby łatwiej jest wymyślić, co się dzieje pozytywnego, ale co się dzieje negatywnego, to jest takie, No. żeby nie przesadzić z jednej strony, a z drugiej strony pech na spostrzegawczość i takie. No to, Ja jakby. miałam pech na charakteryzację raz. To ma Na sens. interiorem. I po prostu gracz jakby ucharakteryzował się tak przesadnie, że wyglądał aż komicznie. To kojarzę. Że miał taki, wiesz, wielki pieprzyk, monokl, rysowane wielkie wąsy i tak dalej. I nie chcąc się wyróżniać, wyróżniał się bardzo na przyjęciu. Dobrze, że nie zrobił blackface'a. O tak. Mogło, zawsze mogło być gorzej. Tak. Zawsze mogło być gorzej. Jest drugi mem, ale to jest mój mem. Więc nie jest lepszy lub gorszy, ale to jest mój. Więc jest trochę tak jakby spoza konkursu. Ale to jest dobry mem. Tak. To też to go jest bardzo tam. Widać teraz. Gracze widzący głodnego kotka. Gracze widzący wioskę goblinów. Ojej, gobliny. No, tak, trochę będzie tak. Palci bordować. Tak, ale znowu przypomina mi się, kurde, granie w Strada u Dreda, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. I Dreda i moją ekipę od Strada. I ten moment, kiedy pomogliśmy komuś. No, pomogliśmy jakimś ziemeczkom. O Boże, co my jesteśmy dobrze, pomogliśmy biednym ludziom. Ojojoj, to jesteśmy super. Tacy ci ludzie, tacy biedni, my im pomogliśmy, jesteśmy tacy bohaterscy. Potem ci ludzie zmienili się w potwory i chcieli nas zjeść. No zdarza się. Mieli dzieci. I potem było jak z wioską goblinów. Najlepiej jak wioska jest drewniana, wtedy nie ma problemu. O tak, drewno się pięknie pali. Tak, drewniana wioska, cyk, pyk. Najlepiej jak jest jeszcze mag drużynowy. Mag drużynowy na pewno ma kulę ognia. Oczywiście. Co to jest za mag bez kuli ognia? Słaby mag, powiem tak. Ci, słaby. Oprócz grupy też ruszyło się na Discordzie. Jest tak. Przebudowany. Ale również ruszyło się ładnie w przypadku poprzedniego odcinka. Bo w chwili obecnej jest ponad 100 wyświetleń. 24 subskrypcje. Więc bardzo. Mnie to bardzo cieszy. Mnie również. Bardzo, bardzo lubię, jak ludzie. Lubią, jak ludzie oglądają to, co robisz, i doceniają chociaż trochę tą pracę włożoną w to. Jak się wam podoba, to możecie zostawić subskrypcję, to będzie wam łatwiej widzieć kolejne rzeczy. Na przykład kostki. No. Niestety tak wygląda nagrywanie ze mną materiałów. Koty. Właśnie się obraziła, poszła na drugi kąt biurka. Więc wiecie, o, możecie zrobić memy z kotami, ja bardzo docenię. Tak. Można zrobić memy z kotami, można w ogóle zrobić memy RPGowe, wrzucić na grupkę, tak. Na którą serdecznie zapraszamy. W sensie gierkowe również. I chyba w ramach tego segmentu też mamy wszystko. Tak. Więc jeżeli teraz mnie jeszcze słyszycie, to znaczy, że nie udało nam się nagrać materiału. Witamy was, Ełku. Tak. Za nami jest Ełk, przed nami jest nie Ełk. Nie, no też znaczy, trochę też Ełk. Też tak. Trochę Ełk. I prawda. Mamy dla was temat, taki RPGowy temat, w którym będziemy mówić o... Czy kobietom wolno w RPGu? Otóż, czy wolno kobietom w RPGu, Żuławiu? Nie wiem. Ja się nie znam. Ale ostatnio to jest taki modny temat. Czy wolno kobietom grać w RPGi, czy trzeba je tam wciskać na siłę? Czy trzeba je zapraszać?
Tak. Bo ja, same nie mogą wejść. Ja Ajnę nie zapraszałem. Mnie nikt nie zapraszał. Przyznam się, ja wyszłam na krzywy ryj i tak zostało. Nikt nie pytał, czy mam plakietkę Mi wolno w RPG. Ale teraz mąż mi pozwala, więc jest spoko, jak widzicie. Jest jakby legitnie. Nie, a tak serio to... Musi być ta samcza siła, która pozwoli kobiecie grać w RPG. No, bo... To był joke. Tak, nie krzyczcie na nas. My naprawdę... Wiecie, każdemu wolno w RPG, bo to jest hobby. Nie trzeba mieć papierów jak na helikoptery czy inne, nie wiem, maszyny ciężkie i wózki widłowe. Rower. O, na rower też, jak jesteś pełnoletni. Ty jak jesteś pełnoletni, to, to i tak musisz mieć papier, że jesteś pełnoletni. A, no to fakt. No tak, to, więc... Wiecie, z RPG-ami łatwiej niż z jeżdżeniem na rowerze. Tak, legalnie. Tego się nie zapomina. Też. Możliwe, że teraz nas wiatr mógł zagłuszyć. Mógł nas wiatr zagłuszyć, tak. Widzicie, po naszych wspaniałych fryzurach. Tak. U ciebie mniej wieje, u mnie bardziej. Myślisz? No bo ty mnie trochę zasłaniasz teraz. Trochę tak. To pewnie jestem dlatego. Wiatrochronem. Tak, Rafał jest moim wiatrochronem. No, ale wracając do tematu. Tak, kobietom wolno w RPG, panom, mężczyznom wolno w RPG, osobom niebinarnym wolno w RPG, osobom trans wolno, wszystkim wolno w RPG, bo to hobby. I naprawdę. Jakby, czy ty też uważasz, że jakby tak zamiast się kłócić o to, kto komu wolno, komu nie wolno, kto się może na ten temat wypowiadać, kto się nie może wypowiadać i dlaczego inni ludzie nie mają racji, ale ja mam rację, albo na odwrót, to fajniej by było, jakbyśmy po prostu siedli i pograli w RPG. To znaczy, wydaje mi się, że zrobił się ten problem, który my dalej podtrzymujemy. Czyli, że społeczność grania w RPG w pewnym momencie dochodzi do elementu, że oprócz grania chce pogadać o RPG-ach. Tak. I my robimy ten sam błąd, bo też gadamy o RPG-ach. Tak. No ale wiesz, co innego jest gadać o RPG-ach tak, jak my gadamy, czyli a tu jest taka wspieraczka, a tu jest coś tam, a tu się grało w to, a tu wchodzimy na to, czy to nie jest gatekeeping? Nie gatekeepujcie, bo to chujowe zachowanie. No i jakby wasze sesje mogą być oczywiście inkluzywne. Oczywiście. Tak jak na przykład Ajne prowadziła inkluzywną sesję, gdzie grały same kobiety. Dało się. Nie musiałam pytać partnerów o zgodę. Ja też nie musiałam pisać pism do ministerstwa RPG, żeby pozwolili mi. Więc da się. Można też prowadzić sesję samym facetom. Bo czemu nie? Tak. Jak się zgłoszą, no to... Albo można prowadzić każdemu, kto się zgłosi, lub po prostu znajomym. Oczywiście. Bo jeżeli mamy znajomych, z którymi chcemy pograć w RPG, to nie patrzymy na to, czy to jest Jaś, Małgosia, czy... brakło mi imion. No, ja też nie znam żadnego takiego unisex imienia. Ale dobra. Max. Max, o. Albo Sam. Tak, więc wiecie, no... Wasz tu, wasze zasady... Grunt to, żeby z tego była przyjemność i radość i żeby nikomu nie było przykro, jak odchodzą od waszego stołu, bo to jednak ma być rozrywka, taka bądź inna. Ja bym tu poruszył inny temat. Dlaczego w ogóle się tak zrobiło, że ludzie myślą, że RPG to są dla facetów i że trzeba te kobiety wdrażać, a z drugiej strony jest tak, że kobiet nie trzeba wdrażać, powinny same się zgłosić, tak. Albo też jest inny temat, że mężczyźni to powinni sami grać ze sobą w takim gronie, jakim powinni grać i na wyłączność, wyłącznie ze sobą. Gdyż RPG powstały w latach 80-tych, 70-tych. Przełom chyba. To byłby przełom. Nie pamiętam, kiedy Gygax napisał pierwsze deki. Tak. W tamtych czasach zabawki powstawały w podziale na zabawki chłopięce i zabawki dziewczęce. Tak. Był po prostu jasny podział. Tak. He-Man był tworzony dla dziewczynek, Barbie była... He-Man był tworzony dla chłopców, to były Barbie dla była chłopców. Tworzona dla dziewczynek. Tak. Dokładnie. Miałem powiedzieć na odwrót przypadkiem. I następnie jednak uznano, że fajnie by było, jakby taki He-Man miał swój odpowiednik dla dziewczynek. I stworzono She-Ra. Dokładnie. A w chwili obecnej, jak wyszedł na przykład już serial She-Ra nowa, to jest on stworzony tak, że nie jest typowo dla dziewczynek, nie jest typowo dla chłopców. Oczywiście bardziej ma fabułę związaną z kobiecymi postaciami. Z jednej strony tak, ale tam dużo walczą, jest o przyjaźni, tak. Jest w ogóle takie no, bardzo uniwersalne, bym powiedziała, że są te motywy. Tak samo zabawki w pewnym momencie stały się bardziej uniwersalne. Tak, i już nie ma różowych i niebieskich. Są różowe i niebieskie. Tak, ale są również wielokolorowe. Tak. I nikt nie nakrzyczy, jak kupisz takie dziecko. Też można zobaczyć na przykład przełom, tutaj akurat kucyki pony są świetnym przykładem, że w pewnym momencie do kucyków pony dorwali się starzy faceci,
a nie małe dziewczynki. To i prawda. Jakby targetem teraz kurczyków pony są ci starzy faceci i małe dziewczynki. Jestem starą kobietą i oglądam to. Lubię kucyki. Kucyki są też dla wszystkich. Więc no, w RPG zawsze grało więcej facetów. Bardzo możliwe, że zawsze tak będzie. Ale wydaje mi się, że to ze względu też jakby na to, że jak powstawały zabawki, to na przykład dla chłopców powstał G.I. Joe, który tak. nosił karabiny i strzelał. I walczył. I była wojna. A dziewczynki miały zabawki takie, żeby je, jak Barbie... My mieliśmy kuchenki. Tak, żeby uczyły kobietę być kobietą. Mieliśmy kuchenki, odkurzacze, sklepy. Więc początkowe też na przykład RPG-owe podręczniki można by ukierunkować, że one się skupiały też w dużej mierze na walce. No tak, no to była która ta bardziej fantazja. Trafiała do tych chłopców, którzy wcześniej mieli G.I. Joe. Tak, to była ta fantazja, żeby chłopcy mogli być tymi wojownikami, walczyć i tak dalej. A dziewczynek nie uczono, żeby były wojowniczkami. One miały być piastunkami ogniska domowego. Wyobrażacie sobie grali piastunką ogniska domowego? Przecież nie możesz iść na przygodę. Piastujesz ogień domowy. Więc bardziej... Wydaje mi się, że to wychodzi teraz, że na przykład za te 10 lat to już będzie całkowicie inne spojrzenie na to. Bo inaczej dzieci są wychowywane. Tak, bo są wychowywane tak, że mogą być kim chcą i robić co chcą. Tak, nieważne jak się ubierają, jak ich rodzice ubierają albo jak się czują, więc jest szansa na to, że faktycznie tych kobiet będzie więcej w RPG-ach. Po prostu. Jak będą chciały grać, to... Oczywiście. Więc wiecie, zapraszajcie koleżanki do grania, ale brońcie, Panie Boże, nie zmuszajcie ich do grania, bo to jest rozrywka, nie? Przedstawcie, jak to wygląda po prostu i może będą chciały, a może nie będą chciały, bo z drugiej strony też na przykład często dziewczynki i kobiety mają dużo większy początkowy jakby polot do tego, żeby tak. pisać na przykład fanfiki albo jakieś o, tak. własne stories, no. więc też pod kątem na przykład samych scenariuszy albo tworzenia sesji albo postaci i też jakby rozwijania tego mają dość spory potencjał. Tak. To nie znaczy, że chłopcy nie mają. To prawda. No ale tak, statystycznie jakby tak patrząc, to no, ja znam więcej dziewczyn, które pisały fanfiki niż chłopaków. Tak samo większość obecnych pisarek, które piszą na przykład wiersze, to mi się kojarzy, że to są kobiety niż mężczyźni. Tak. Przynajmniej nie za bardzo znam. No też jest w ogóle bardzo... Jakieś... Te ptaki są niegrzeczne, słuchajcie. Strasznie. Strasznie. Dzisiaj rano to też... mały tak... wróbelek. O! No to nie, to jest cute. To jemu wolno. Gdzie ten mały rulet? Tu. Faktycznie. On tak drzeje tego jabłoka? Tu. Ja pitole. To znaczy, wiecie, ptaki takie tak naprawdę puczka. Się porozumiewają, żeby, wiecie, tam ten teges... Teges, śmiegez, fom, fom, fom. Próbowałeś już coś teges, śmiegez, fom, fom, fom? Nie będziemy wam tłumaczyć biologii, wygooglajcie to sobie. Wracamy do topiku, czy kobietom wolno w RPG. Tak wolno. Ale, no tak, no jakby... Jest szansa, że będzie więcej tych kobiet, będzie fajnie. Jest ja kojarzę więcej pisarek niż pisarzy też, raczej. Też mi się kojarzy, że to jest jednak, nie bym postrzegała, że to jest męski zawód. Ja tak pół na pół. Ale jest sporo kobiet, które pisze historie, fantazy. No tak, ale... Na przykład jest większy story building. To nie, ja też kojarzę większość mężczyzn. Znaczy tak, większość mężczyzn tak, fantazy, no. ale na przykład w kryminałach. To tak bym powiedział, że pół na pół, no. bo z jednej strony na przykład jest Mróz, który wypływa z siebie 40 czy 50 książek rocznie. No, skubany. A, czy tam 30? Nie wiem, dużo. 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 Dużo tych książek rocznie. Po 2-3 miesięcznie czasami. Czasem tak. A z drugiej strony też jest pani Bonda. Tak, która też bardzo dużo tak. książek pisze. No, ale która przecież... można powiedzieć, że... Ale czy przypadkiem Ania Kańtow nie przeszła z fantazy na kryminały? Tak. No właśnie, są pisarki, które przeszły z fantazy na kryminały. Więc... No a z drugiej strony mamy też fantasy dość mocną scenę tych starych wyjadaczy pisemnych. No tak, ale mamy na przykład jedną z najlepszych pisarek fantasy Ursula Le Guin, która stworzyła Ziemię Morze, która jest niesamowita. Tak. Więc... Znaczy to każdy może. Każdy może. Każdy może wszystko. No ograniczają was tylko wasze marzenia. Cicho, nie podcinaj skrzydeł widzom. Wszystko możecie. Ale w granicach rozsądku. Oczywiście, że w granicach rozsądku. Nie przesadzajmy. Więc tak. Podsumowując, tak, dziewczyny mogą grać w RPG, nie muszą grać w RPG. Jak kobieta jest na sesji, nie jest tokenem, nie jest ozdobą tej sesji, nawet jeśli jest jedna. Może się po prostu jedna zgodziła nagrywać sesję, albo tylko jedna chciała zagrać w dany temat. Albo mistrz gry. Nie ma za wiele koleżanek. Może tak może być. Może mieć wiele koleżanek, ale nie interesujących się RPGami. Też prawda. Jakby...
Ja znam na przykład dużo dziewczyn, które wolą grać w planszówki. Otóż to. Ja na przykład nie przepadam za graniem w planszówki, bo tam trzeba znać zasady. Nie są w RPG-ach, nie? W RPG-u jest łatwiej. W RPG-u jest łatwiej, to prawda. No zawsze jak jesteś mistrzem gry, to... Ale ja tak powiedziałem, więc to jest łatwiej. To jest łatwiej. No więc tak, no zapraszajcie ludzi ogólnie do grania w RPG-i. Mówcie, że nasze hobby jest fajne, bo jest fajne. I jak ktoś jest nowy i ktoś się uczy, to mu przedstawiajcie to pomału. Dokładnie. Niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną. I nie każcie mu czytać od razu podręcznika strażnika na 500 stron, bo się wstraszy. Nie, czytanie takich długich podręczników jest męczące. To prawda, zwłaszcza dla nowych osób. Więc tak, grajcie w RPG-i, niech wam to sprawia radochę. Pamiętajcie, żeby być dla siebie miłym, pić wodę, jak jest gorąco, zakrywać głowy. My was pozdrawiamy ciepło z pięknego Ełku. I idziemy się bawić. Tak. Pa, pa. I to chyba wszystko od nas. Do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. Papatki.